Cześć. Przygotowaliśmy dla Was wideoporadnik dotyczący sak rowerowych Crosso z systemem nośnym Crosso oraz bagażnika tylnego Crosso. Sprzęt ten posłuży Wam zarówno na krótkiej wycieczce, jak i na wielkiej wyprawie życia. Żebyście jednak mogli cieszyć się w pełni jego walorami, należy poświęcić chwilę na jego przygotowanie oraz nauczyć się jego obsługi. Co jak za chwilę zobaczycie, jest bardzo proste. Bagażnik przykręcamy czterema śrubami do punktów montażowych w ramie roweru. Śruby znajdują się w komplecie z bagażnikiem. Do każdego kompletu sak dołączony jest komplet osłonek, które chronią bagażnik przed zarysowaniem przez metalowe haki. Sak wywieszamy na bagażniku w miejscu, w którym mają docelowo wisieć. Zaznaczamy ołówkiem miejsce, w którym są haki i w miejscach tych przyklejamy osłonki. Przed pierwszym użyciem sakw należy wyregulować długość naciągu, który przy zakładaniu sakwy musi stawiać wyraźny opór. Gdy dobraliśmy już odpowiednią długość, wówczas przekładamy luźny koniec taśmy za klamerkę, aby nie uderzał w szprychy. Sakwę chwytamy za rączkę, umieszczamy dolny haczyk w oczku bagażnika, ciągniemy sakwę do góry i zakładamy haki na osłonki, które przykleiliśmy na bagażniku. Zdejmowanie sakw odbywa się w odwrotnej kolejności. Ciągniemy za rączkę do góry, zdejmujemy haki górne, wyjmujemy haczyk dolny. Zamykanie sakw Dry, Twist i Expert odbywa się poprzez jej zrolowanie i połączenie ze sobą klamerek.